W dzisiejszym odcinku Strategicznych Piątków porozmawiamy sobie o neuromarketingu. Moim gościem będzie Marcin Stopa, który ma firmę, która czyta w myślach i na tej podstawie informuje firmy, informuje marketerów, która kreacja reklamowa jest lepsza, która lepiej oddziałuje na emocje, czyli porozmawiamy sobie o czytaniu trochę w umysłach klientów, czyli temacie, który jest bardzo przydatny pod kątem marketingu, pod kątem tworzenia kampanii, pod kątem tworzenia też strategii komunikacji, więc bardzo jestem zajarany tą rozmową. Bardzo to jest ciekawy temat, nowy też temat dla mnie, który odkryłem przy okazji poznania Marcina na ostatniej konferencji technologicznej i wiedziałem jakby, że muszę z nim o tym porozmawiać, bo ten temat też dla mnie, przyznaję szczerze, jest trochę nowy i trochę też nieodkryty, więc mam nadzieję, że i ja, i wy ten temat mocniej zgłębicie, bo temat neuromarketingu w przyszłości będzie na pewno zyskiwał na znaczeniu, więc zapraszam was do naszej rozmowy. Zaczynamy! Cześć Marcinie. Cześć. Na wstępie chciałbym, żebyś w kilku słowach opowiedział o tym, czym się zajmujesz, bo ja mam wrażenie, że nie zdołam po prostu tego dostatecznie dobrze wyrazić, bo jak pierwszy raz Ciebie zobaczyłem niedawno na Mobile Trends w Krakowie, to sam miałem problem także pierwsze 5-10 minut, żeby zrozumieć, czym Ty się zajmujesz. Więc oddaję Tobie głos i myślę, że Ty najlepiej to wyjaśnisz. Jasne. My łączymy dwie rzeczy, które wydają się dosyć skrajne, dlatego że my łączymy neuronauki i technologię z biznesem w taki bardzo pragmatyczny sposób. Więc to, czym się zajmuję na co dzień i czym się też zajmujemy, to są takie trzy aspekty, które są ze sobą mocno związane. Po pierwsze, to możecie kojarzyć mnie z platformą nanoletnikową CYD, gdzie uczymy ludzi przez 5-minutowe animacje whiteboardowe nanolearning. I to jest niesamowicie efektywne tam, bo jakby zastosowaliśmy to, czym się zajmujemy, czyli też neuronaukę. Drugą rzeczą to jest studia animacyjne, gdzie tłumaczymy nawet takie bardzo skomplikowane rzeczy w prosty sposób za pomocą animacji whiteboardowych. A trzeci to jest Neuro Insight Lab, gdzie właśnie prowadzimy m.in. neurobadania dla marketingu, dla biznesu i pomagamy jakby wdrożyć tą wiedzę, która często jest tylko teoretyczna o mózgu, w taki bardzo praktyczny aspekt, żeby otrzymać jeszcze lepsze odpowiedzi, jeszcze lepszy insight. Więc tak podsumowując to, czym się zajmujemy, to łączymy właśnie neuronaukę z światem biznesu. Okej, okay, dobra. I mam wrażenie, że to nadal niedostatecznie wyjaśnia. To teraz tak, przechodząc jakby starając się wydobyć to sedno na konkrecie. Załóżmy, że ja jako marketer do ciebie przychodzę. Ty masz pewne zasoby, jakby o których ja wiem, o których odbiorcy jakby tego podcastu jeszcze nie wiedzą. Jak możesz mi pomóc tą neuronauką? W zasadzie, jeśli przychodzisz do nas, to możesz przyjść z dwoma rzeczami. Pierwsza to jest taka najprostsza, czyli te animacje i tam, jeżeli masz coś, co potrzebujesz wyjaśnić, to jest nieraz często skomplikowane, to my potrafimy to zrobić nie dość, że szybko, bo takie animacje często trwają od 30 sekund do 2-3 minut, maksymalnie 5 i możemy nawet coś bardzo trudnego wyjaśnić tak, że ludzie zapamiętają to, zrozumieją przede wszystkim. I to jest jedna rzecz, którą my możemy pomóc, a druga to jest wykorzystanie właśnie neurobadań stricte w marketingu, czyli tutaj mówimy już o neuromarketingu i tym, że tutaj mamy cały ten skup narzędzi od EEG, eye trackingu, przez inne narzędzia, które pozwalają jakby lepiej zrozumieć konsumentów i też procesy, które zachodzą podczas aktywności mózgu. Okej. A konkretnie? Załóżmy, że przychodzę do ciebie, nie wiem, z klientem, nie? Spisaliśmy sobie strategię marki jakąś tam. Zakładamy, że chcemy, żeby nasz klient nas kojarzył w jakiś określony sposób. I teraz czy to, czym wy dysponujecie, może nam pomóc jakby rozkminić, czy ta strategia jest ok, czy może powinniśmy ją, nie wiem, spiwotować jakoś, czy w ogóle ona jest bez sensu, bo chcę wydobyć to sedno jakby, które jest najbardziej interesujące moim zdaniem i to które mnie zaciekawiło jakby podczas twojej prelekcji, czyli to jakby badanie emocji trochę, nie? Tak jak ja to przynajmniej rozumiem, bo badanie odczuć związanych z pewnymi komunikatami.
Tak, dokładnie tak jak powiedziałeś. Jesteśmy w stanie to sprawdzić jeszcze zanim wypuścicie produkt, zanim zaczniecie realizować strategię, my jesteśmy wcześniej w stanie sprawdzić, jak konsumenci będą na nią reagować. I to nie przez ten poziom taki, wiesz, deklaratywny, że mówią tak, tak, kupimy, tak, bardzo fajne, tak, oczywiście kojarzy nam się w ten sposób, tylko my sprawdzimy, czy rzeczywiście tak jest. Na tym poziomie często nawet nieuświadomionym, bo też bądźmy szczerzy, że my nie do końca wiemy, co czujemy, tak na co dzień, jako konsumenci też. My nie potrafimy dokładnie opisywać naszych stanów emocjonalnych i mówić o tym, co się dzieje u nas w głowie. Więc ciężko oczekiwać podczas nawet takich badań, gdzie pytamy ludzi o to, żeby oni określili to, czy nawet na tej skali od 1 do 10. A tutaj mamy bardzo konkretne informacje o tym, co się dzieje. Więc widzimy tą aktywność mózgu i wiemy na przykład, czy ten bilans emocjonalny, który chcemy stworzyć, jest odpowiedni, bo też trzeba pamiętać, że nie chodzi o to, żeby budować tylko i wyłącznie jakieś skrajne emocje, czyli z, nie wiem, skrajną euforię, czy skrajny strach. Ze strachem to już w ogóle nie chcemy straumatyzować przecież ludzi, tak? Więc chodzi o to, żeby to odpowiednio zbilansować i my w tym pomagamy. Czyli pomagamy określić, co się dzieje w umyśle podczas oglądania na przykład reklam, podczas tego, jak widzisz na przykład taką markę, to z czym ona ci się kojarzy, czy kojarzy ci się pozytywnie, negatywnie, czy to są te skojarzenia, które chcemy budować, czy raczej te, które chcemy unikać. I często właśnie firmy wykorzystują bezpośrednio w tym, że jeśli chcą na przykład dotrzeć do nowej grupy odbiorców, to sprawdzają, jak będzie najefektywniej dotrzeć, z jakimi skojarzeniami, z jakim budowaniem tego obrazu marki w umyśle klienta. Mhm. Okej. Dobra, to jakbyśmy spróbowali na jakimś case'ie. Załóżmy, czekaj, tu mam wodę. Żeby nie było lokowania produktu. Nie, to i tak widać. Dobra. Mam sobie tę wodę, nie? I teraz chcemy sprawdzić, czy etykieta będzie, nie wiem, lepsza taka, czy będzie lepsza taka. Mhm. Nie? I jak takie badanie wygląda? W takim przypadku przeważnie bierzemy sobie na początku eye tracking, żeby wiedzieć, na co ktoś patrzył. Bo oprócz tego, że możemy mierzyć aktywność mózgu podczas tego, jak ktoś wchodzi w interakcję z produktem, to musimy wiedzieć, gdzie ta uwaga była pokierowana, bo nasze pole tej świadomej uwagi, tego, co widzimy, jest bardzo małe. Jeżeli wyciągniemy przed siebie rękę, pokażemy okejkę i patrzymy na paznokieć u dużego palca, to mniej więcej jest taki ten punkt fiksacji, na którym świadomie zwracamy uwagę. Więc to nie jest zbyt duży punkt. Dlatego pierwsze, co robimy, to bierzemy eye tracking. W przypadku butelki potrzebujemy ubieralnego, czyli takiego w formie okularów, jak ja mam. Ubieramy coś takiego i możemy sobie mierzyć, gdzie ktoś patrzył. Jak wiemy już, gdzie ktoś patrzył, to ubieramy sobie EEG, taką koronę, można powiedzieć, z mackami, która bada aktywność mózgu i w ten sposób patrzymy, na co była zwrócona uwaga, co się wydarzyło, czy wybudziło to zainteresowanie, ekscytację, czy zestresowało naszego klienta, więc możemy to wszystko sprawdzić. Co też ciekawe, często się okazuje podczas takich badań, że na przykład przesunięcie logo w którąś stronę sprawia, że totalnie klienci przestają kojarzyć, jakie marki kupują produkt. Dlatego, że logo jest na przykład przesunięte na prawą stronę, oni zwracali uwagę tylko na lewą i później nie ma tej świadomości marki, pomimo że kupują produkt, więc ciężko też wtedy o lojalność. Okej. Eye tracking to jest dla mnie dosyć jasne, jak to działa. I zestawiacie to jeszcze z emocjami, tak? A badacie, nie wiem, tak. Ileś tych emocji macie i na przykład, nie wiem, macie emocję radość i badacie, nie wiem, czy ja byłem zadowolony, powiedzmy, nie wiem, w 70% czy w 100%. Jakby to działa? Macie jakąś określoną pulę emocji i badacie, w jakiej skali one były odczuwane w danym momencie, czy... Tak, to się nazywa neurokorelanty, czyli my szukamy neurokorelantów przez aktywność mózgu, czyli... Przepraszam. Czyli jak mamy aktywność, to my widzimy takie fale, które tam są. Coś takiego, jak idziemy na badanie lekarskie i tam jest mnóstwo takich fal, które lecą. To mniej więcej tak to widzimy. I na podstawie tego sztuczna inteligencja jest w stanie szukać rzeczy, które są związane na przykład z emocjami, z tym, że coś zrozumieliśmy. Więc dzięki temu my jesteśmy w stanie określić, jak na przykład, jaki jest poziom zaangażowania, jaki jest poziom ekscytacji i tak dalej. I teraz to, co jest istotne, to trzeba wiedzieć, w jakim kontekście to interpretować. Bo jeżeli na przykład zaczynamy z wysokiego poziomu, czyli mamy badanego, który przyszedł i on się już ekscytował, że bierze udział w takim badaniu, to nam może trochę zakłamać, jeśli nie, na początku nie zrobimy sobie kalibracji pod tą konkretną osobę. Bo jeśli ta osoba na początku ma, powiedzmy, tam w skali procentowej, jeśli byśmy sobie przyjęli 90%, no to ciężko, żeby ona miała później 100%, bo to znaczy, jeżeli będzie miała 100%, to jest mniejsza różnica niż jak ktoś przychodzi z 0% ekscytacji, tak? Czy tam z 25%. Więc musimy sobie za każdym razem to skalibrować i zobaczyć, jakie są te różnice i określić, jak bardzo jest, jak wysokie jest nasycenie tymi emocjami. Czekaj, a jak to kalibrujecie?
Nie, puszczacie komuś na Netflixie komedię, horror, jakiś Nie, romans nie, i... na szczęście już tego tak nie musimy robić. Wygląda to bardzo prosto. Mamy zaprojektowane po prostu takie badania, ono się nazywa badaniem baseline'owym, gdzie każemy przeważnie patrzeć się w taki mały znaczek na środku ekranu, później zamknąć oczy i w ten sposób my sprawdzamy tą taką bazową aktywność, od której jakby zaczynamy. Często też powtarzamy to na koniec, żeby sobie to jeszcze skalibrować na końcu. Więc tak wygląda to wyrównanie poziomów i później dopiero przechodzimy do tego właściwego badania. Okej, okay, mega. A jakie może mieć to jeszcze zastosowanie? Bo takie wiesz, porównanie dwóch kreacji reklamowych albo nie wiem, dwóch komunikatów, jakichś prób narracji, to jest coś, co mi od razu jakby przychodzi do głowy, bo ja po prostu na co dzień to robię dla klientów, nie? Ale jak jeszcze można to wykorzystać? W marketingu może i nie tylko, nie? Bo w biznesie, nie wiem, są też rekrutacje, mi od razu przyszło na myśl, nie wiem, jakieś wykorzystanie przy rekrutowaniu pracowników tego, nie? Nie wszystkie pomysły się nadają na wizje, które mi wpadły, jak o tym myślałem, może ty opowiedz, do czego to można wykorzystać. Wiesz, to zastosowanie jest tak dużo, że powinienem raczej odbić piłeczkę i zapytać się twoim zdaniem, gdzie tego nie można wykorzystać. Dlatego, że wykorzystać można wszędzie tam, gdzie mamy człowieka i mamy aktywność mózgu. A praktycznie cały czas mamy tą aktywność mózgu, bo to zapewnia, że żyjemy. Więc wszędzie, gdzie mamy jakiegokolwiek klienta, użytkownika i tak dalej, to możemy rzeczywiście to wykorzystać. Od takich rzeczy stricte produktowych, ale też na przykład przez projektowanie produktów. Na poziomie już samego projektowania produktu możemy określić, jakie funkcje są potrzebne, jakie są niepotrzebne, właśnie za pomocą sprawdzenia tej aktywności. Możemy też sprawdzać przy, tak jak wspomniałeś, rekrutacjach, czy też przy samym projektowaniu procesu rekrutacyjnego, czyli z jakim stresem i też obciążeniem poznawczym wiąże się na przykład sam proces rekrutacyjny, bo może się okazać, że to jest coś, co sprawia, że nie jesteśmy w stanie zrekrutować najlepszych kandydatów. Możemy to wykorzystać też stricte wellnessowo, można wykorzystać też do ćwiczeń. Świetnie się to sprawdza w szkoleniach. To jest coś, co nam jakby też zapewniło dużą przewagę w tym, jak projektowaliśmy nasze podejście do learningu, czyli sprawdzenie, co rzeczywiście jest efektywne, co sprawia, że ludzie rzeczywiście zapamiętają coś z tego, czego się nauczą i zaczną to wdrażać w życie. Więc możliwości jest tutaj naprawdę ogrom. Okej, okay, super. No z tą edukacją tak, to brzmi ciekawie. Powiedz mi teraz tak, bo sprawdzałem też trochę sobie waszą ofertę na stronie, jak się przygotowywałem do rozmowy i tam widziałem, że w ofercie było jakby podział taki, że w zależności od tego, jaka będzie próba badawcza, to taka jest tam jakaś cena. I tam się zaczynała próba badawcza chyba od 20 paru osób, jeśli ja dobrze pamiętam. I tam miałem taką rozkminę, jakby czy to jest wystarczająco dużo. Wiesz co, można zacząć badania nawet już od 10-12 osób. Dlatego, że musimy okay. patrzeć na to nie jak na badania takie ankietowe czy inne, tylko jako stricte na badania jakościowe i to takie bardzo mocno jakościowe. I wtedy jak na to patrzymy w ten sposób, dobrze dobierzemy próbę, to okazuje się, że ten poziom pewności mamy na bardzo, bardzo wysokim poziomie już przy małej próbie badawczej. Więc dlatego można realizować badania już na małych grupach. Kwestia jest tego, jak dużej pewności potrzebujemy. Czy ten na przykład 1% odchylenia jest dla nas akceptowalny, czy nie w danym badaniu. Więc dobieramy za każdym razem tą próbę badawczą stricte pod to, co my potrzebujemy się dowiedzieć, jak duża jest waga konkretnie tego. Inaczej na przykład będzie wyglądało takie badanie na poziomie projektowania produktu, inaczej przy przyjmowaniu strategii cenowej, czy przygotowywaniu promocji, a inaczej jeszcze na tych ostatnich etapach. Więc to wszystko zależy od tego już, co dokładnie chcemy zbadać. Okej, okay, dobra. A z próbą badawczą muszę ja do was przyjść, czy wy też zajmujecie się ogarnięciem tej grupy badanej? Wiesz co, tak, zajmujemy się tym jak najbardziej. Często jest to też rzecz, która klienci mówią, że mają swoje, bo prowadzą już jakieś badania, mają te swoje grupy, które na przykład wykorzystywali do badań jakościowych, więc wtedy my tego konsultujemy, czy ta grupa jest okej i to też pozwala na przykład obniżyć koszt takiego badania. Więc jeżeli jest taka możliwość, to klienci też z chęcią korzystają z tego, że mogą obniżyć koszt badania, dając swoją grupę badawczą, którą już mają. Okej, okay. Dobra, super. Jeszcze chciałbym jakby pogadać trochę o tym zastosowaniu, bo jakby takie, wiesz, rzucenie informacji, że wszystko można zrobić, to mnie nie zaspokaja i odbiorców chyba też trochę. Załóżmy, że mam sklep internetowy. Grono moich klientów dosyć znaczne i wiem, że wśród słuchaczy też są jakby ludzie, którzy albo mają swój sklep, albo są marketerem i jakby pracują dla sklepu internetowego. Z czym oni do was mogą przyjść? Bo wiesz, przy sklepach internetowych jest dużo rozkmin, nie? Jak skonstruować koszyk, czy ten przycisk powinien być tam, czy tam.
czy jakiś komunikat powinniśmy dawać na stronie głównej, czy nie powinniśmy, gdzie ludzie się denerwują, gdzie odchodzą i tak dalej. I wiesz, są narzędzia typu mapy cieplne, tylko zastanawiam się, czy wasze jakby nie jest, wiesz, bardziej jakościowe i pytanie, czy nie może zrobić czegoś więcej niż taki cuks, czy nie wiem, Hotjar, czy... Wiesz co, w tych wszystkich rzeczach, o których wspomnieliśmy, rzeczywiście możemy pomóc. Dlatego, że to, co my dodatkowo robimy, to nie jest sama ta mapa cieplna na podstawie na przykład eye trackingu, czy w przypadku innych narzędzi jest to na podstawie ruchu tam myszki, tylko my dostarczamy bardzo dokładnych danych i też staramy się wytłumaczyć dlaczego. Czyli jeżeli widzimy, że klient jest w danym etapie i coś się dzieje, na przykład zbyt dużo czasu poświęca na siedzenie w koszyku, to my jesteśmy w stanie stwierdzić, czy on się tutaj zestresował na przykład, czy coś sprawiło, że rozważa, czy na pewno przejść dalej, czy te komunikaty, które tak wspomniałeś, są na stronach, są odpowiednie, czy on je w ogóle zauważy, czy je przyswoi jakby i pójdzie dalej z nimi, co się stanie. Więc tutaj jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wiele różnych pytań, w zależności od tego, co potrzebujemy bezpośrednio zbadać. To się świetnie sprawdza przy projektowaniu całej ścieżki klienta na stronie. Dlatego, że dzięki temu jesteśmy w stanie też zrozumieć, co czuje klient i jak on przez to przechodzi. Także to zapewnia całkowicie inny poziom zrozumienia tego procesu. Okej. Okay. Super. Dla mnie to jest mega. Macie dużo konkurencji w Polsce? Nie, rynek jest w ogóle mały. Nie tylko w Polsce, jak i na świecie. Nie ma dużo firm, są raczej... Okay. Teraz skorzystając z was, nie wiem, głównie korporacje, czy też, nie wiem, jakich macie klientów? Jakie firmy jakby są na tym etapie, nie wiem, świadomości? Bo zerkałem też jakby w cennik i on nie jest jakby dla mnie jakoś, wiesz, przerażający, a pracuję z MŚP zazwyczaj. Gdzie te budżety nie są jakoś duże, ale dla mnie jakby przetestowanie, nie wiem, narracji, strategii komunikacji to są na tyle jakby ważne rzeczy dla całego biznesu i późniejszych budżetów marketingowych, że w sumie zainwestowanie jakby w badanie u was komunikatu, który zawsze jest jakby trochę takim intuicyjnym, nawet jeśli bazuje na jakichś badaniach, to i tak to jest jakaś intuicja kogoś, nie? Albo grupy osób. Jakby dla mnie to się wydaje rentowne dosyć, nie? Stąd się zastanawiam, jakich macie klientów, kto do was teraz przychodzi. Wiesz co, tak naprawdę na ten moment mamy klientów od takich dużych międzynarodowych korporacji, które gdzieś tam każdy kojarzy, po startupy, które dopiero się przygotowują. Więc ten rozstrzał między klientami jest ogromny. Tak jak wspomniałeś, rzeczywiście nam zależało na tym, żeby cały cennik, cała usługa była tak skonstruowana, żeby była dostępna dla wszystkich. Żeby nie było problemem to, że my się musimy zastanawiać, czy to sprawdzamy, czy nie sprawdzamy. Bo bądźmy szczerzy, że też oszczędzanie akurat na tym może spowodować dużo większe straty w czasie późniejszym. Dlatego nam zależało, żeby stworzyć narzędzie, które będzie dostępne. Dlatego też tak mocno korzystamy z wszelkich nowych technologii, bo one pozwalają właśnie dostarczyć bardzo wysokiej jakości usługi w tak przystępnych cenach. A jak za granicą wyglądają tego typu usługi? Za granicą musimy mieć osobny cennik, dlatego że za granicą po prostu są dużo droższe. Jest dużo, okay, jest tylko mało ja bardziej pytam o to, jak ta sytuacja wygląda na rynkach zagranicznych. Jak tam ten temat jest jakby rozwinięty? Czy cieszy się jakby ciekawe, dużo większą tak. popularnością? Czy... To jest bardzo ciekawe, dlatego że właściwie widzimy, że jest kilka rynków, które się bardzo mocno rozwijają pod tym kątem. Oczywiście jest to rynek amerykański, jak w każdej praktycznie branży, ale co ciekawe, jest to rynek też włoski, hiszpański i azjatycki, głównie z naciskiem na Chiny. Tam bardzo mocno się to rozwija. To też wynika z tego, że kiedy jeszcze lata temu, około 2016-2017, były z Unii Europejskiej u nas budżety na różne badania i tak dalej, to Włochy i Hiszpania poszły bardzo mocno właśnie w temat związany z neuronauką i wykorzystaniem biznesowym. Dlatego u nich ten temat bardzo fajnie chwycił, bardzo mocno go rozwinęli i mają masę ekspertów, którzy są w stanie prowadzić świetne badania. Więc ten rynek jest taki zróżnicowany, powiedziałbym, pod kątem tych krajów. A jakie są takie najczęstsze case'y, z którymi przychodzą do was klienci? Albo które się przewijają za granicą? Bo interesuje mnie jakby, z czym najczęściej klienci do was przychodzą? Co chcą sprawdzić? Kampania, to standardowo, czyli sprawdzenie kampanii i też na poziomie jeszcze projektowania tej kampanii. Więc najczęstsze takie case to są kampanie, chociaż zdarzają się też bardziej tradycyjne, jak nie wiem, na przykład dalej materiały papierowe.
czyli takie nawet bardziej tradycyjne połączenie tych, z jednej strony mamy papier, z drugiej strony mamy już tą neurotechnologię i między innymi badania neuro, więc najczęściej to są związane z tym. Zdarzają się też bardziej egzotyczne tematy związane właśnie między innymi z projektowaniem procesów rekrutacyjnych. To już zależy stricte od tego, co potrzebuje klient. Okej, czyli klient przychodzi do Was, nie wiem, z kilkoma kreacjami, tak? Na przykład, jakby się powiedział, jak to krok po kroku wygląda takie badanie, bo to też jest ciekawe. Takie przykładowe, nie musi być, wiesz, może być wyimaginowany case, bo wiem, że o case'ach konkretnych nie możesz mówić, bo jak to są korporacje, no to wiadomo, jak jest. Ale jak takie badanie wygląda? Załóżmy, że mamy, nie wiem, reklamę do telewizji, nie? To jest w ogóle to ciekawe, co też poruszyłeś, bo rzeczywiście my jesteśmy powiązani jakby NDA-ami z każdej strony, jeśli chodzi o takie badania. I to jest też minus, dlatego że ciężko jest popularyzować takie podejście, jeżeli nie możesz opowiadać o konkretnych case'ach. To, co teraz na przykład planujemy zrobić, to zrobienie kilku publicznych case'ów. Będziemy chcieli też zacząć współpracę z organizacjami non-profit, żeby pokazać, jak to można zrobić na ich przykładzie, dlatego że tam jest też większy poziom transparentności i też inny jakby cel tego, po co się to robi. Więc to jest fajna sprawa, żeby rzeczywiście pokazać w przyszłości te case'y. Jeśli chodzi o taki standardowy, jak mamy na przykład kampanię reklamową, to zawsze tym głównym pytaniem, które trzeba zadać klientowi, jak przychodzi do nas, to co chce się dowiedzieć, czego nie jest pewne. Jeżeli przyjmiemy, że nie jest pewne, czy tam kampania A czy B będzie lepiej na przykład działała, czy lepiej spełni cele, które są wyznaczone przed tą kampanią, no to projektujemy pod to bezpośrednio badanie, czyli dobieramy sobie wskaźniki, które chcemy zmierzyć, czyli to, co nam powie o tym, że rzeczywiście to się lepiej sprawdzi, czy gorzej sprawdzi, czy istnieją znaczące różnice między tymi kampaniami. Może się też wydarzyć, chociaż to się bardzo rzadko zdarza, że kampanie, pomimo że są różne, to powodują bardzo podobny odbiór, więc nie ma aż tak znaczących różnic między nimi. W większości przypadków jednak okazuje się, że nawet prosta zmiana w kadrowaniu reklamy może dać całkowicie inny efekt odbioru. Więc my sprawdzamy sobie to na podstawie tego, że dobieramy sobie te wskaźniki, projektujemy badanie. Później, jak już mamy już zaprojektowane takie badanie, to dobieramy sobie jeszcze do tego tą grupę badawczą, chyba że ona już jest gotowa. I jak realizujemy to badanie, to co dla nas jest istotne, to nie robimy tak, że na przykład sadzamy kogoś, ubieramy sprzęt, mówimy oglądaj i następne, tylko staramy się już maksymalnie wykorzystać to, że mamy tego badanego, więc po pierwsze, jak już zrobimy sobie te baseline'y, już puścimy mu tą kampanię, jedną, drugą, często też się miesza z innymi, żeby zobaczyć reakcję też na przykład na reklamy konkurencji, czy też stworzyć taki czysto hipotetyczny blog reklamowy, jeśli chcemy odwzorować to, co się dzieje w telewizji. I na koniec jeszcze robimy taką krótką ankietę, bardziej wywiad indywidualny, żeby też podpytać, jak już mamy tą osobę, to szkoda byłoby ją tak wypuszczać, tylko warto jeszcze tak na szybko zobaczyć sobie, co tam mniej więcej wyszło i się dopytać na przykład o daną sytuację, póki ta osoba jeszcze pamięta, co się wydarzyło przed chwilą. Jeżeli byśmy pytali o to 2 tygodnie później, no to ciężko byłoby coś odzorować. Więc w ten sposób mamy już zebrane dane. Jak już mamy zebrane dane, to przepuszczamy je przez przede wszystkim sztuczną inteligencję, która nam właśnie pomaga znaleźć te momenty, gdzie coś się wydarzyło. Oprócz tego analitycy sprawdzają te poziomy. Na podstawie tego tworzymy już bezpośredni raport z wnioskami. I to, co jest ważne, na podstawie tych wniosków tworzymy rekomendacje. Czyli to nie jest tak, że my pokazujemy, że tutaj był fajny poziom, tu był niefajny, tyle, tylko staramy się jeszcze znaleźć przyczynę tego, żeby nie tylko mówić o tym, co się jakby wydarzyło, ale zastanawiać się, dlaczego się tak wydarzyło. Więc to wszystko kończy się raportem z prezentacją. Okej. I to rzeczywiście jest tak, jakby, że czasem, nie wiem, jak widzisz jakąś reklamę, to są ci klienci, którzy do was przychodzą i sobie myślisz, a jednak to zmienili. Zdarza się tak? Tak, tak. Przy czym to jest dla mnie trudne, bo ja nie oglądam telewizji. Ale rzeczywiście, jak się trafi na YouTubie reklama, to tak, to rzeczywiście jest. Ale wiesz co, jak już my wprowadzamy takie raporty, co jest fajnego, to my zawsze pracujemy na bardzo twardych danych. Więc to nie są takie założenia hipotetyczne albo takie wskazania, że wydaje nam się, że tutaj możecie to zmienić, tylko możemy bezpośrednio pokazać, że jeżeli to tak zmienicie, to uzyskacie o tyle i tyle lepszy efekt. Więc to jest fajne pod tym kątem, że jeśli już dajemy te rekomendacje, to bardzo, bardzo, bardzo rzadko się zdarza, że ktoś ich nie wprowadza, dlatego że widzi, co to spowoduje. No tak, a przy tych budżetach, jakby, które oni wydają, to jakby, no... To ma kolosalne znaczenie, nie? Super. Tak, teraz mam wrażenie, jakby, że zrozumiałem to od A do Z.
po tym wyjaśnieniu, jakby jak ta usługa krok po kroku przebiega. I jak macie materiały papierowe, bo o tym też mówiłeś, to też po prostu pokazuje ci kilka wersji, tak? Tak, a z iloma wersjami do was przychodzą na przykład z takich kampanii? Wiesz co, różnie. Przeważnie jesteśmy przyzwyczajeni do robienia testów AB. Wszyscy robią testy AB, więc przeważnie już przychodzą z dwoma kreacjami. I wtedy jest też łatwiej zobaczyć. Zależy też właśnie od tego, jaki to jest etap. Jeśli to jest etap, gdzie jeszcze nie mamy gotowych kreacji, ale na przykład mamy same storyboardy i zastanawiamy się w ogóle, w którą stronę pójść, no to często wtedy mamy więcej tych storyboardów. Na przykład 3 propozycje są wtedy lub więcej. To zależy od tego, jaki ma ktoś konkretnie ten proces twórczy. Okej, okay, super. Dobra. A mówiłeś jeszcze o tych planach waszych jakby dotyczących tego, że chcecie kilka publicznych case'ów zrobić, takich, które będziecie mogli pokazać. Możesz zdradzić, jakie macie pomysły w związku z tym? Jakiś jeden pomysł, konkretny case, który chcecie zrobić? Wiesz co, zdradzać jeszcze do końca nie mogę, bo jeszcze nie mam wszystkiego podpisanego, bo tam są wszędzie umowy o współpracę. Ale mogę powiedzieć na razie, że jesteśmy w trakcie rozmów. Czekaj, ja to będę publikował za 3 tygodnie. Za 3 tygodnie to już powinno być podpisane, ale póki nie mam podpisanego, to nie będę zdradzał. Ale jesteśmy rzeczywiście w trakcie rozmów z kilkoma uniwersytetami, gdzie będziemy chcieli pomóc przy tych badaniach i udostępnić im zarówno sprzęt, jak i przeprowadzić wspólne badania. I też planujemy swoje badania z tego, jak są odbierane różne reklamy, kampanie. Tutaj nie będę zdradzał jeszcze szczegółów, bo mamy kilka pomysłów, nie wiemy jeszcze w jakiej kolejności będziemy je wprowadzać, ale na pewno będziemy chcieli między innymi zaangażować marketerów w oglądanie różnych reklam i sprawdzenie, jak oni reagują na te kampanie. Okej, okay. Super, brzmi to mega ciekawie. A długo jesteście na rynku z tym tematem? Wiesz co, stricte z Neuro Insight Lab jesteśmy od niedawna, dlatego że mieliśmy premierę początkiem 2023, natomiast my wcześniej dużo korzystaliśmy z tego wewnętrznie. I to było tak, że my korzystaliśmy najpierw z tego wewnętrznie, zrobiliśmy to stricte pod swoje potrzeby i jak opowiadaliśmy gdzieś na spotkaniach klientom, to oni mówili, że wow, ale to jest fajne, czy możecie coś takiego zrobić dla nas? I w zasadzie od tego wszystko się zaczęło, że pomyśleliśmy, że rzeczywiście, skoro jest takie zainteresowanie, to warto wydzielić to jako osobną dywizję, osobną markę i robić właśnie takie neurobadania też dla klientów. Nie, zdecydowanie. Ten temat jest jakby mega ciekawy. Ja też się dziwię jakby, że tak mało się o tym jeszcze mówi, bo myślę, że to jest duży game changer dla wielu kampanii. Że chyba was czeka sporo pracy, jak to zaczniecie pokazywać tak jeszcze bardziej transparentnie, nie? Aczkolwiek twoje posty na LinkedInie już fajnie jakby pokazują, w czym rzecz, więc polecam, link wrzucę do twojego LinkedIna w opisie filmu, polecam Marcina śledzić, bo te posty są mega ciekawe. A co jeszcze ciekawego można z tym zrobić? Jakbyśmy teraz już mieli tak jakby powoli kończąc, uciec trochę od biznesu i pójść jakby w takie ciekawostki może. Takie, które mogą być przerażające w sumie. Widziałem twój post jakby dzisiaj, jak rozmawiamy odnośnie połączenia tego z czatem GPT. I widziałem po komentarzach, że chyba część osób miała takie na zasadzie, ojeju, wiesz, no, dokąd to zmierza i tak dalej. Masz jakieś takie kilka ciekawych zastosowań? Takie fajne zastosowanie, którym ja wypadam beznadziejnie, od razu zaznaczę, to jest sterowanie dronem za pomocą EEG. I to mega fajnie jakby rzeczywiście wygląda, fajnie działa, natomiast ja jestem beznadziejnym pilotem. Druga rzecz to jest to, że my za pomocą EEG, tak naprawdę szukając tych neurokorelantów, jesteśmy w stanie sobie stworzyć dowolny taki interfejs mózg-komputer. Tak jak na przykład pisałem o tym połączeniu z czatem GPT. Tak naprawdę to jest wyuczenie algorytmu i siebie, że przy danej myśli po prostu uruchamia się nam chat GPT, tak? Więc jesteśmy w stanie takie neurotriggery sobie zaprojektować pod inne rzeczy i wykorzystać. Na ten moment też korzysta się stricte w zastosowaniach też medycznych, czyli dla osób z niepełnosprawnościami, czy na przykład do sterowania wózkiem inwalidzkim, co też moim zdaniem jest takim game changerem dla osób, które nie mogą same jakby się poruszać. Więc możliwości jest tak naprawdę ogrom. W ostatnich latach widzimy bardzo duże przyspieszenie, jeśli chodzi i o pracę, i o rozwój tego tematu. Jeśli miałbym też tak strzelać, co się wydarzy w najbliższych latach związanych z tym, to ja myślę, że takim
olbrzymim game changerem będzie wprowadzenie okularów do mieszanej rzeczywistości. Dlatego, że połączenie takich okularów do mieszanej rzeczywistości, na przykład z takim nawet prostym headsetem z kilkoma elektrodami do EEG, które już teraz my się na przykład zastanawiamy na tym, jak to połączyć. Mamy pomysł, żeby stworzyć to w ramach takich modułu, który jest przyczepiany do zausznika i tutaj masz elektrody, które mierzą aktywność mózgu i w ten sposób na przykład ty jako użytkownik możesz na bieżąco śledzić swój poziom stresu albo poziom skupienia. Więc dzięki temu możesz też otrzymywać podpowiedzi, co robić, żeby bardziej się skupić, co zrobić, żeby na przykład odetchnąć na chwilę. Możesz też, jeżeli to zostanie odpowiednio połączone na przykład z mapowaniem tego, co robisz, czy na przykład jeśli chciałbyś sprawdzić, jak jesteś efektywny w pracy, no to wtedy to może pomóc w tym, żeby sprawdzić, które rzeczy cię rozpraszają, które obniżają twoją produktywność, a które sprawiają, że jesteś bardziej produktywny. Także możliwości jest tutaj po horyzont. Okej, mega ciekawy temat. Tym bardziej polecam śledzić Marcina na LinkedInie, bo tam na bieżąco te info widuję i są wstawiane i to jest mega ciekawe. Dobra, Marcin, czy chciałbyś jeszcze coś na zakończenie ciekawego dodać, opowiedzieć coś, co tutaj nie padło, a myślisz, że jest ważne pod kątem neuromarketingu też? Wiesz co, to co myślę jest takie istotne, to żeby dobrze dobierać źródła. To z czym na przykład my też jakby dobierając osoby do zespołu neuromarketingowego stanęliśmy przed wyzwaniem, że trzeba je przygotować do tego. I to co nas trochę wręcz wystraszyło, to, że jest dużo materiałów, które są totalnie niepoparte niczym, ale są opisane słowem neuromarketing i są klikliwe. Klikliwe czy klikające? Łatwo się klikają, w sensie są popularne, więc to na co... Clickbaitowe, o, dzięki. Więc to, na co warto zwrócić uwagę zawsze, jak spotykamy się z jakimikolwiek źródłami dotyczącymi neuromarketingu, czy też jakichkolwiek zagadnień neuro, to czy jest możliwość zweryfikowania tego? Czy po prostu to nie jest tak, że ktoś sobie to wymyślił, opisał i to jest wszystko? To co jest istotne, to, że jeśli weźmiemy ten neuromarketing, to ważny jest ten dobór źródeł, czyli to, żebyśmy wiedzieli, że to, co czytamy, jest sprawdzoną i zweryfikowaną wiedzą. Jeżeli weźmiemy ten marketing, który jest skomplikowany, neuronaukę, która jest skomplikowana, połączymy, to nam wychodzi taki temat wow, ale sprowadzając to do takiego bardzo prostego poziomu, to tak naprawdę jest, dzięki tematom neuro możemy uzyskać odpowiedzi płynące właśnie z badania aktywności mózgu na pytania, które stawia marketing. I dzięki temu to się tak świetnie w ogóle uzupełnia. Okej. Okay. Dobra, czyli najlepiej będzie, jak po prostu przyjdę do Was z jakimś klientem i wtedy zrozumiem to najlepiej. Więc mam chyba KPI jakiś taki, żeby zobaczyć, jak to działa i po prostu przyjść do Was z jakąś kampanią, bo wydaje mi się to mega ciekawe i też robiące robotę później, nie? Na etapie już, jak to promujemy i tam się nie trzeba bawić w test AB, tylko zrobić to u Was. Super. No, mega. Dobrze, Marcin, ja Ci dziękuję. Tak jak mówiłem, zachęcam jakby każdego do śledzenia Marcina na LinkedInie, bo tam na bieżąco jakby są posty, które każdy z nich praktycznie jest ciekawy i myślę, że Marcin niedługo będzie influencerem na LinkedInie. Nie mówiącym bezpośrednio o czacie GPT, a to jest trudne obecnie. Więc mega Ci dziękuję za rozmowę. Ja mam wrażenie po tej rozmowie, że wyjaśniłeś mi, jak, o co tutaj chodzi, jak to przebiega, po co to jest, jak ja to mogę wykorzystać. A na tym mi zależało tutaj w trakcie tej rozmowy, więc dzięki, że udało się jakby to fajnie przekazać. Dzięki wielkie. Jeżeli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, to zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału, gdyż co dwa tygodnie wrzucam tutaj odcinek z gościem, gdzie rozmawiamy sobie w tematach strategicznych, w tematach istotnych dla marketingu, a co drugie dwa tygodnie wrzucam odcinek, gdzie ja dzielę się swoimi przemyśleniami, praktykami, swoim doświadczeniem w zakresie marketingu i w zakresie strategii marketingowej, więc zachęcam do subskrypcji, żeby być na bieżąco z tymi krótkimi, ale konkretnymi, mam nadzieję, odcinkami pełnymi mięcha. Więc to jest to, jeżeli ten odcinek też Twoim zdaniem nadaje się do udostępnienia, do podzielenia się z szerszą publiką, to do tego też oczywiście Ciebie zachęcam, bo dzięki temu
temat neuromarketingu będzie szerzej znany, a jak wiecie, mocne mam nastawienie na efektywność, a moim zdaniem neuromarketing to dziedzina, która zdecydowanie może pomóc efektywniej wydawać pieniądze na marketing, więc zachęcam do udostępnienia, skomentowania, polubienia tego odcinka i mam nadzieję, że widzimy się za tydzień. Dzięki, cześć!